Najstarsze pasiaki tkano przeważnie z plotem rządkowym jednostronnym o pasach dość wąskich od 1 do 3 cm szerokości w 2-3 kolorach. Zestawienie barw było różne: czerwień, czerń, biel, niebieski, fiolet. Niekiedy dwubarwne pasiaki przetykane były wąskimi paseczkami złożonymi z 2-4 nitek innego koloru. Z biegiem czasu pasiaki stawały się coraz bardziej barwne. Nastąpiła zmiana splotu z rządkowego na rypsowy, dzięki czemu tkaniny mogły być dwustronnie wykorzystywane. Jednolite tło, zwane polem, tkano do 20 cm szerokości. Wiązki kolorowych pasów, zwane też tęczą, do 25 cm szerokości. Pasma na tkaninie powtarzały się 4 razy. Ilość osnutej osnowy zależała od szerokości płochy i ilości metrów tkaniny, którą chcemy wytkać. Przygotowana osnowa ma 13 pasm po 30 par nici w paśmie. Narzucanie nici do nicialnic i płochy uzależnione było od splotu, jakiego używamy do tkania tkaniny. Do splotu rządkowego, jednostronnego, użyliśmy 2 nicielnic. Włożyliśmy po 1 nitce do trostki, do płochy po 1 nitce w szczelinę. Do splotu rypsowego użyliśmy 4 nicielnic po 1 nitce do trostki, do płochy po 2 nitki w 1 szczelinę. Thank you.
Nadburzańskie spódnice strojów ludowych szyto z samodziałowych tkanin pasiastych, które miały pionowy układ pasów. Pichule wełniane lub lniane, w zależności na jaką porę roku przeznaczone, szyto z jednego kawałka 3-metrowej szerokości i 80-centymetrowej długości. Suto marszczone w pasie, zapinane na haftkę lub związane na troczki, zwane randakami. Suto marszczone i składane tak, by wiązki barwnych pasów znajdowały się na założeniach tkaniny. Podczas ruchu ukazywało się piękno urozmaiconej kompozycji barw, jednolitego tła zwanego palem i wiązek barwnych pasków zwanych tęczą.